Cześć, z tej strony Michał, z której z tamtych stron Tomek, hej. a wy oglądacie kanał Metalurgia, ale dzisiaj nie będzie o metalu, ale będzie o rzeczach ekstremalnych, powiedziałbym, tak krawędziowych, nieprzewidywalnych, hip-hopowych, ale o co chodzi? Będziemy rozmawiać dzisiaj o albumie JPEG Mafia i Danny Brown. Ci artyści wydali razem w tym roku, niedawno, w marcu, na początku marca, płytę zatytułowaną Scaring the Hoes. Nie pierwszą ich współpracę razem już, ale pierwszą tak szeroko zakrojoną. Na koncie, jeśli chodzi o współpracę, JPEG ma chociażby występ u Danego w podcaście. Niedawno. Got some funny shit for rap. I wanna say what's up with New York drill music. What you mean? Why all these niggas sound like Batman? I'm coming to give me the hip. All these niggas rap like Batman Beyond, man. What the fuck is wrong with y'all niggas, man? Jak najbardziej polecam. Dla mnie najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o samo właśnie powstawanie i proces kreacji tego, było to, jak JPEG nagrał tę płytę, bo zrobił to w dosyć niekonwencjonalny sposób dla muzyki generalnie. Niekonwencjonalny dzisiaj. Dzisiaj, tak. Dosyć. Na dzisiejsze warunki. Dokładnie. Natomiast konwencjonalny dosyć dla grime'u i tych rejonów muzycznych, bo nagrał go na samplerze SP-404 Rolanda. To jest bardzo ciekawa maszyna. Ja grałem, jak jeszcze grałem muzykę, to również korzystałem z Rolanda, z SP, ale 505. Przy czym nie było to dla mnie stacja produkcyjna, to było dla mnie instrument, bo te samplery mają naprawdę świetny silnik, świetne efekty i pozwalają na bardzo dużą kreatywność. Jakby cały ten proces twórczy był takim statementem, żeby wrócić nieco do lat 90. i tego, jak wtedy powstawał rap, kiedy był bardziej, gdy był wolny od wszystkich cyfrowych rzeczy. Jakby sam sampler jest owszem cyfrowy, ale daje dużą wolność stylistyczną i niewykorzystywanie żadnych Pro Toolsów i tego typu rzeczy byłoby takim głównym celem, żeby tego, jak ta płyta ma powstawać, i też jakby efektem końcowym i celem tego było to, jak ma ona brzmieć, i według mnie to się udało, bo brzmi totalnie oldschoolowo, ale jednocześnie jest bardzo współczesna, a ciężko chyba takie coś osiągnąć. Wielu artystów próbuje, mało się udaje. JPEG Mafia produkuje jak nikt inny, rapuje jak nikt inny na scenie hip-hopowej, jest bardzo niepowtarzalny, zarówno właśnie jeśli chodzi o styl rapowania, ale też jak produkuje, po jakie inspiracje sięga, po jakie, w sensie jakie sampluje i w jaki sposób to robi. Lubi muzykę bardzo różną. Na Wikipedii, na stronie Wikipedii tego albumu można przeczytać, że jak występował, jak był gościem w NTS Radio w Londynie, no to grał Bjork, Sky Ferreira, Black Roba. Z kolei Danny Brown jest już w pewien sposób legendą na scenie też eksperymentalnego rapu. Zaczął dosyć późno rapować, miał dosyć szaloną i też przykrą przeszłość, o której w podcaście opowiada, ale wybił się również za pośrednictwem swojego stylu i zwłaszcza tutaj ten styl jest odczuwalny na jego przed ostatnim albumie solowym Atrocity Exhibition z 2016 roku. Mamy rok 2023, tych dwóch bardzo innych, bardzo na swój sposób właśnie wyróżniających się raperów nagrało wspólny album, chociaż powiem ci, tak już przechodząc nieco bardziej do treści, moje pierwsze zetknięcie się z tym wydawnictwem było takie, że stwierdziłem, kurde, zawiodłem się, to nie jest to, to nie brzmi, to ja tam nie słyszę Danego, miks jest taki dosyć dziwny, te sample są, o co tam chodzi, i byłem strasznie skonfundowany, nie wiedziałem, co się dzieje, stwierdziłem, a to nie jest dla mnie, tak po pierwszym przesłuchaniu. Podobnie, znaczy podobnie na tym poziomie, że kiedy usłyszałem pierwszy singiel, potem jakiś drugi też wypuścili chłopaki, to miałem takie, ale to jest dziwne, co tu się dzieje, i też takie początkowe zagubienie, ale
z czasem, kiedy ta cała płyta wyszła już, to zacząłem się w tym odnajdywać, natomiast cały czas te rzeczy, które na początku mi przeszkadzały, przeszkadzają mi aż do dziś, jeszcze sobie przed naszą rozmową raz przesłuchałem cały album. Właśnie to, co powiedziałeś o Denim Brownie, który jest rewelacyjnym raperem, jednym z teraz chyba najlepszych, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o flow. On jakby nawet mając ten swój skrzeczący głos, który może irytować, to i tak jakby nawet jeżeli może ten głos irytować, to i tak jego technika jakby powoduje, że nie chcesz przestawać go słuchać. To jest w nim świetne. Ja zresztą nigdy nie miałem tak, że głos wokalisty powodował, że przestałem słuchać muzyki, ale jednak trzeba się do tego przyzwyczaić, więc jest ta jego unikatowość polega też na tym, że pod tym kątem jest wyjątkowy. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem Danego Browna i to było właśnie, graliśmy sobie jam z kumplem na sali prób i był z nami jeszcze jeden kolega, który stwierdził, że ej, a chłopaki może, bo to tak jakieś ambientowe jamowanie na gitarę i samplery i syntezatory, że włączy jakąś akapelę rapową i spróbujemy pod to coś wlecieć. I właśnie włączył akapelę Danego Browna, to był któryś z kawałków z płyty XXX. Jakby świetnie w to wjechaliśmy, byłem totalnie zaskoczony tym, jak niestandardowo wchodzi we wszystkie takty, we wszystkie kliki Danny Brown, ale jednocześnie jak dużo tej esencji w tym jest i w tym głosie, i w samym stylu rapowaniu, w samym jego flow. Tak mam też do dzisiaj, że cały czas po prostu wow, ten koleś jest niesamowity i chyba właśnie dlatego tak bardzo irytuje mnie to, że jego wokale są tak bardzo ciche i tak bardzo momentami niewyraźne. Kiedy słucham sobie tej płyty na słuchawkach, to dopiero mocno podgłośnie, to wtedy dopiero mogę, wiesz, wyciągnąć sobie wszystko z tego, że okej, super, zajebiście, to jest Dany, świetnie rapuje i w ogóle lecę sobie z tą płytą, zresztą ci raperzy obydwaj świetnie rapują na tej płycie, ale przez to, że Danny jest taki wyciszony, to cały czas mam wrażenie, że jakby słucham płyty JPEG Mafia, na której masę featuringów nagrał Danny Brown. Ta dziwna produkcja dla mnie jest zarazem niezwykłym atutem tej płyty, ale też największą jej wadą. Bo strasznie mi się dowiesz, gryzie po prostu na tym poziomie, więc zarówno pierwsze podejście było takie, kurczę, co to jest, jak i teraz jak słucham niektórych kawałków, to przy trzech mam tak, że po prostu muszę je ominąć. Nie mogę po prostu tego słuchać i ta produkcja jest dla mnie, wiesz, za surowa i ten taki kontrowersyjny sposób miksowania tej płyty przeważa jakby wartość artystyczną w niektórych momentach dla mnie. Rzeczywiście kwestia tego miksu została zauważona szeroko, ale zgadzam się trochę z tym, co Denny powiedział na temat właśnie zarzutów dotyczących tego miksu. Wspomniał, że on taki w zamyśle ma być rough around the edges, ma być taki bombastyczny, uderzający prosto w twarz i rzeczywiście na początku mi to przeszkadzało, ale potem z czasem, jak już się z nim oswoiłem, z tym miksem, oswoiłem się bardziej z tym albumem, bardziej też się wsłuchałem. Gdzieś tam rzeczywiście sięgając po teksty, żeby rozszyfrować niektóre fragmenty. No nie mam już problemów z odczytaniem kwestii, z usłyszeniem kwestii Danego. I rzeczywiście bardziej ten miks, bardziej ta produkcja może pasować do JPEGa, bo no on, jego charakter jest tam odciśnięty w tej produkcji, w tym miksie również, no bo to jest jego produkcja, nawet jeśli korzystali z tego Rolanda 404, no to wciąż nie da się go pomylić z nikim innym. Ale wydaje mi się, że Denny też sobie świetnie z tym poradził, bo on też potrafi z dobrym producentem tak się dogadać, że brzmi po prostu zawsze autentycznie i to widać dobrze, porównując Atrocity Exhibition z jego ostatnim solowym albumem, czyli You Know What I'm Saying, gdzie te wydawnictwa są produkcyjnie bardzo różne. Atrocity jest bardziej kwaśne, bardziej punkowe, miejscami bardziej surowe i ryjące banie, a tymczasem You Know What I'm Saying jest mocniej klasycznie hip-hopowe, bardziej pogodne też, uderzające w bardziej pogodne rejony. Jak przesłuchiwałem sobie po tym, jak poznałem Danego Browna, to było, tak wspomniałem, tam kilka lat temu i jechałem sobie przez całą ówczesną jego dyskografię,
to właśnie bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło to, że to jest koleś, który potrafi pod bardzo różne style nawijać z taką po prostu totalną swobodą. To nie, na old to słychać, gdzie pierwsza płyta jest taka bardziej samplingowa, druga część jest nieco bardziej elektroniczna, jest po prostu bardziej elektroniczna. I tak jak mi ta część mocno elektroniczna mniej siedzi akurat w przypadku old danego Browna niż ta bardziej samplowa, tak wciąż ten koleś ma po prostu taką swobodę wjeżdżania na totalnym luzie w bardzo różnorodne produkcje. Więc nie zdziwiło mnie to, że Dany tak z taką dużą swobodą wjeżdża sobie w te rzeczy, które napisał, wyprodukował JPEG. Natomiast wciąż jest to dla mnie duża zagadka, czemu te wokale są, wiesz, tak stłumione, i odkrywanie tej płyty, właśnie wchodzenie gdzieś tam sobie w same teksty było bardzo fajnym procesem. Zresztą zawsze przy zagranicznym rapie, no najczęściej anglojęzycznym, bo tego najczęściej słucham, staram się odrabiać tę pracę domową i przeglądać sobie te rzeczy, które gdzieś tam jakieś hooki mnie zainteresują, więc wjeżdżam sobie głębiej. Natomiast ta płyta treściowo nie powala mi specjalnie, technicznie jak najbardziej, bo to są cały czas naprawdę rewelacyjne rzeczy, które no świetnie się ich słucha. W niektórych utworach, chociażby w Fentanyl Tester czy w Hall, ci goście rapują nieprawdopodobnie, obydwaj. Ale właśnie wracając też do produkcji, do tego, co jest charakterystyczne dla JPEG Mafii, czyli właśnie wykorzystanie wokali, które w samplach, to w kilku piosenkach, akurat tak się składa, że one tam lecą gdzieś jedna po drugiej, czyli to jest God Loves You, Kingdom Hearts Key i Orange Juice Jones. To te sample wokalne są tak głośno puszczone i te pętle są tak długie, że ja totalnie nie wiem, co się w tych utworach dzieje. I tak jak bardzo chcę się do tego przekonać, tak po prostu wiedziałem po kilku przesłuchaniach, że nie, że to nie są utwory totalnie dla mnie. Co jest jeszcze większym zaskoczeniem, bo ta płyta jest nieprawdopodobnie przebojowa. I to jest też jej ogromny atut, że mimo tej właśnie surowości, tej grejmowości, tego, tak jak powiedziałeś, nie będzie recenzji, nie recenzji, nie będzie rozmowy o płycie metalowej, ale na pewno będzie to płyta ostra, to te produkcje takie są, przez to, że JPEG się nie pierdzieli w tańcu i jeżeli chce wykręcić jakiś, wiesz, bas albo jakiś kick mega mocno, tak że on po prostu zabrudza całą produkcję, to on to robi i to do niego pasuje, spoko. Natomiast ta płyta, mimo że nie jest tak metaliczna, nie ma takiego metalicznego brzmienia jak jego solowe produkcje wcześniejsze, tak tutaj, wiesz, ten atut tego, wszystkie atuty tej płyty czasem w pewnych momentach dla mnie są też największymi wadami, co jest mega ciekawe i chyba jeszcze ciekawsze w kontekście samej płyty i tego, jakie ona wrażenie lubi na ludziach i jak ona jest kontrowersyjna na rynku muzycznym pod kątem, wiesz, ludzi, którzy mówią o muzyce i albo którzy robią muzykę i wiedzą, że tak się nie robi muzyki, ale jednak, wie, goście zrobili taką płytę, która właśnie, jak powtórzę, jest nieprawdopodobnie przebojowa, ale jest nieprawdopodobnie nieprzebojowa zarazem i przeczy wszystkim, wiesz, takim kanonom robienia muzyki. To jest w ogóle super i chyba takie rzeczy są bardzo potrzebne na rynku muzycznym. Tutaj ten w różnych recenzjach motyw przestraszania się pojawia w nawiązaniu do tytułu i wydaje mi się, że ten element przestraszania słuchacza jest na takim poziomie, że z jednej strony możesz czuć się przestraszony czy też przytłoczony tym wszystkim, ale z drugiej strony jest to zrobione z takim jednocześnie wyczuciem i to przebojowością, że chcesz uchylić tą kurtynę, zajrzeć za nią, sprawdzić, co tam się dzieje, nawet mimo tego, że to potrafi przytłoczyć i że to potrafi tak uderzyć po twarzy tą intensywnością, tymi głośnymi samplami i ich taką repetytywnością. Tego potrafi być dużo dla słuchacza na początku, później też. Ja akurat to kupuję w 100%, bo jestem właśnie sporym fanem JPEG Mafia.
w ostatnim czasie nawet chyba bardziej niż danego. I jestem fanem ogromnym jego produkcji, co robi, i ostatnio najwięcej chyba słucham utworu, który akurat nie jest przez niego wyprodukowany, który zrobił we współpracy z Y2K, z producentem Y2K Dirt. I jednocześnie też jest dosyć właśnie taki intensywny ten utwór, bo Y2K nie jest producentem hip-hopowym. I to właśnie pokazuje, jak dobrze też JPEG czuje się cross-gatunkowo. I jak on te gatunki potrafi wykorzystać do swoich celów właśnie w produkcji, taki wykrzywiając. Chyba mój ulubiony utwór na całym albumie to God Loves You, z tym gospelowym samplem. Ta muzyka ma być taka podnosząca, taka lift your feet, nie? Ma być taka, że masz się poczuć wyżej, nie? Taki uniesiony, a w produkcji JPEGa to nie dość, że wynosi cię tam do góry, to daje ci w łapę jeszcze karabin maszynowy i nawalasz stamtąd. No to jest coś niesamowitego. Czy jest coś, co na tej płycie po prostu ci się nie podoba? Czy jest coś, gdzie... Mhm. Jakby włączyłeś sobie płytkę, tak mówiłeś, że miałeś problem z tym, żeby sobie przez to przecisnąć się i jakoś przyjąć to, tę formę, zrozumieć ją. To jest coś, co do dziś jakby jest dla ciebie mankamentem tej płyty, takim ewidentnym, że nie. Jakby to jest za dużo, to jest niewykręcone na 11 albo na 12, albo po prostu mi totalnie nie styka. Wydaje mi się, że po God Loves You, bo do tego momentu słucham wszystkich tych utworów po kolei, I znam już część z nich praktycznie na pamięć, ale po tym, jak jest Run the Jewels, Jack Harlow, Combo Mill, czy ostatni utwór Where You Get Your Coke From, te utwory już moim zdaniem nie są aż tak angażujące. Czuję, że te poprzednie są takim po prostu, jak taka, nie wiem, zabawa w wesołym miasteczku, a potem, nie wiem, czy to kwestia już takiego trochę przegrzania, czy już może te utwory są nieco mniej pod takim właśnie kątem jak te poprzednie dopracowane. Trochę już czasami zdarza mi się, że je skipuję. Nie wsłuchuję się w nie aż tak mocno i gubię trochę zainteresowanie pod koniec. To jest szalenie ciekawe, że to jest płyta, która obydwóm nam się podoba i jakby jesteśmy przekonani o tym, że to jest dobra płyta i odnoszę wrażenie, że jakby no, nie mylę się tutaj. Natomiast... To jest bardzo ciekawe, że podoba nam się płyta, ale podoba nam się zupełnie różnych, wiesz, powodów. Bo te utwory, które ty wymieniasz, to dla mnie są totalnie asłuchalne i to jest ten moment, kiedy ja mam zmęczenie tą płytą, bo te sample są tak długie właśnie, że one mnie na tyle przytłaczają, że nie jestem w stanie z tej piosenki, chociażby z God Loves You, nic wyciągnąć. A kiedy wjeżdżają te cztery ostatnie utwory, czyli te Run the Jewels, Jack Harlow Combo Mill, How i Where You Get Your Coke From, to mam takie, wow, znowu jest zajebiście. I wiesz, znowu wierzę ten samplik konkretnych instrumentów, które ja no, szalenie lubię po prostu. I to jest też coś fantastycznego, co zrobił JPEG na tej płycie. Nie przypominam sobie, żeby pojedyncze partie instrumentów, które są podstawą do danego bitu, były aż tak dobre. I to nie tylko te takie wokalne rzeczy, jak chociażby Kelis, która jest wysamplowana Fentanyl Tester, jeżeli dobrze pamiętam, ale chociażby jakiś tam właśnie w Run the Jewels trąbka, która brzmi mi totalnie rewelacyjnie, kontrabas w Hall, dęciaki, no i w ogóle całe partie instrumentów dętych w Perfect, gitara w Garbage Pail Kids, jakby to są rzeczy, które niosą te utwory i jakby lecę sobie tym, wiesz, tymi super ścieżkami, tymi fajnymi pętlami, jestem w takim mocno rozrywkowym klimacie i nagle dostaję, wiesz, w ryj po prostu tymi trzema utworami, gdzie te wokale po prostu już totalnie mnie przytłaczają i nie wiem, co się dzieje, a potem sobie wracam i mówię, wow, bo zajebiście, super. I jakby znowu wchodzę w ten taki bujany, wiesz, bujany klimat. Natomiast to też jest fajne, bo robienie płyty, która, wiesz... Nie chodzi mi o to, że zrobienie płyty, która podoba ci się i w pewnym momencie ma chujowe kawałki, to jest spoko rzecz, bo fajnie, jeżeli płyta nie ma chujowych kawałków. Ale to jest...
świetna płyta to jest ta płyta, która angażuje słuchacza też po to, żeby on się zmierzył z czymś. Nie? Jakby płyty roku to dla mnie są utwory, które mają od początku do końca wszystkie kompozycje, które bardzo mi się podobają, ale są płyty, które na pewno będę wymieniał, wiesz, jak będę wspominał jakieś rzeczy jako totalnie zajebiste i stawiał czasami w rozmowie wyżej niż te, które były dla mnie jakimś albumem roku, też dlatego, że muszę się z tym, wiesz, zmierzyć i challenge'ować. I to jest świetna rzecz, którą ci goście osiągnęli, bo no zrobienie właśnie płyty, która, wiesz, podoba się dwóm osobom, ale z totalnie różnych, może nie totalnie różnych powodów, bo to nie jest tak, że tobie pewnie te rzeczy, które mnie się podobają, się totalnie nie podobają, nie? Ale jednak, wiesz, mamy takie coś, że przyciąga nas do tej płyty czasami coś innego. Super. Ja mam trochę z tym albumem, jak miałem z ostatnim albumem Jilla Band. Jestem już tak przebodźcowany i tak dostaję popysku, że po prostu stwierdzam, okej, dawaj. Jestem na to gotowy i jestem tak okładany przez tych 36 minut, 11 sekund i mam takie, okej, wychodzę posiniaczony, ale wrzucam się jeszcze raz do tego wiru. A co sądzisz o utworze tytułowym? Jest bardzo charakterystyczny. To jest jeden z tych utworów, gdzie totalnie jakby wciągnął mnie sample, który jakby prowadzi ten utwór. To jest saksofon bodaj, Scaring the House, który świetnie jedzie. Tam są świetne lidy w ogóle, wchodzą syntezatorowe. Jakby to jest jeden z tych utworów, które wprawia mnie w dobry nastrój. Ale tak samo jak Perfect na przykład, który wprawia mnie w dobry nastrój, chociaż te teksty tej piosenki jest... Jakby oni tam mówią o bardzo brzydkich rzeczach i dokładnie to samo chyba dzieje się w Scaring the House. Jeżeli nie wiem, czy pijesz teraz do tekstu, czy do tej warstwy muzycznej. Do warstwy muzycznej, to co się tam dzieje, no bo to jest po prostu sample dwóch gości, jeden klaszcze, a drugi gra na trąbce, na saksofonie i robią to pod mostem i brzmi to tak, ten dźwięk się tam odbija, tak soczyście to brzmi. To jest jakby taki nowy level field recordingu, wiesz, jakby na tej zasadzie, gdzie normalnie field recording polega na nagrywaniu jakichś, wiesz, śpiewających ptaków, szumu jeziora, czy tam rzeki, albo jakiegoś strumyku w lesie, a tu goście po prostu właśnie tak, idą pod most i się wygłupiają, nie? Jakby generalnie, no bo to jest ta wolność artystyczna i chyba też bardzo dobrze świadczy o JPEG, że tą wolność artystyczną i tę swobodę twórczą potrafi przerobić w coś, co wychodzi na albumie i ma, nie wiem, ile teraz ten utwór ma odtworzeń. Sprawdzam, 5 milionów? Wiesz, to jest coś fantastycznego, nie? I to świadczy też o niebywałym talencie producenta. Nie trzeba lubić czyjejś muzyki, żeby móc ją docenić. To też na tej zasadzie. I chociażby te trzy utwory, o których wspominam, które mi się nie podobają, nie powodują, że jakby szanuję tego gościa mniej, bo zrobił trzy rzeczy, które są dla mnie niesłuchalne. Ale właśnie ta wolność twórcza, wolność artystyczna, którą JPEG potrafi przerobić na coś angażującego słuchacza jest świetne. I jeżeli ja dobrze kojarzę i dobrze wyczytałem w necie, to jest pierwsza płyta, którą oni nagrali razem, co znaczy, że nie ostatnia. Że oni będą to nagrywali razem i dalej będą ciągnęli sobie te projekty. Może, bo wspominali, że no, początkowo ten album miał dopisek Volume 1, więc miałem takie okej, okay, może coś tutaj będzie jeszcze więcej, ale kto wie. Też, wiesz, też spoko pomysł na trasę, nie? Gdzie możesz... Jakby... Bardzo bym chciał ich zobaczyć na trasie wspólnie, razem te utwory wykonujący, no to byłoby ale też osobno, w sensie, wiesz, koncert Danego Browna, koncert JPEG Mafia, a potem razem. Ja pamiętam, że kiedyś na jakimś festiwalu hip-hopowym byłem bodajże jakimś małym, nie pomnę gdzie. I był koncert Eldo, był koncert Molesty i z tego nagle zrobił się niezapowiedziany koncert Projekt Parias. I jakby to są mega fajne rzeczy, kiedy widzisz sobie tych artystów solowo i to jak oni, wiesz, chłoniesz tę muzykę, ich po prostu jako twórczość solową, a potem dostajesz takie combo jeszcze, które nie jest po prostu zwykłym połączeniem dwóch stylów, koniec, kropka, tylko to jest
czymś nowym, czymś, co, wiesz, daje zupełnie inne owoce niż ich solowa twórczość. I tym się mocno jaram, jeżeli by taka trasa była. No, myślę, że to są goście, którzy są w stanie zrobić takie coś, to znaczy zagrać, wiesz, jeden koncert, Danny Brown na pewno jest w stanie nawinąć ileś tam kawałków swoich solowych, a potem wjechać jeszcze w to Scaring the House, które zasadniczo, no w sumie to jak zagrają tę płytę całą od początku do końca, no to może być, wiesz, zajebista impreza po prostu. Masz jakieś ulubione sample z tego albumu? Ten saksofon w Scaring the House, tak sobie przeglądam, no te gospelowe rzeczy, które mega mi się podobają w Hole, bo to jest to, czego nie ma God Loves You. Nie ma tego przytłoczenia samym podkładem i te gospelowe rzeczy po prostu mi wynoszą do góry. No i w Perfect, te dęciaki, gdzie to jakby słyszę, wiesz, nawiązania do muzyki lat, nie wiem, 40-tych, 50-tych, takie mocno big bandowe rzeczy. Zresztą tak wspomniałeś, JPEG jest osobą, która interesuje się bardzo różną muzyką, więc i gdzieś wcześniej w jego twórczości solowej pojawiały się jakieś wysamplowane gitary, takie cięższe, coś na zasadzie Rick Rubin, Jay-Z, 99 Problems, jakby tego typu kaliber. I tutaj też ta gitara jest w Garbage Pail Kids. No i Jack Harlow Combo Mill, gdzie tam jest mega fajne piano, to jest mega fajny sample, ale on jest super połączony z samym podkładem perkusyjnym, który mi przypomina Square Pashera. I to było dla mnie też mega ogromne zaskoczenie, że wiesz, nagle ta płyta wjeżdża na jeszcze inny poziom i masz takie szybkie, łamane totalnie rzeczy. Więc to chyba te rzeczy są takie najlepsze, jeżeli chodzi o sample. A ty? Uwielbiam ten sample ze Steppa Pig, bo to jest samplowany NSYNC i Gone. Co jeszcze? Lubię ten sample i to, jak jest wykorzystany w utworze tytułowym, ale pod kątem takiego efektu, że miałem takie, o wow, co tu się dzieje, no to zdecydowanie Garbage Pail Kids, gdzie został wykorzystany sample z reklamy Nintendo, Famicom Sports Commercial i jeszcze reklama jakichś nudli, reklama, nie wiem, w zasadzie jakiegoś jedzenia, Hokkaido. Takie dzieci jakby śpiewały. Tak, tak. Genghis Khan, Genghis Khan, Genghis Khan, eating and eating Genghis Khan. Te sample i potem właśnie szukanie ich w internecie. Milkshake chociażby, to jak został samplowany na Fentanyl Tester. No i jest tutaj dużo świetnej zabawy nad rozszyfrowaniem tych wszystkich sampli i właśnie słuchaniem tego, jak one zostały tam przetworzone. Dear Michael, chociażby Michaela Jacksona w Orange Juice chyba bodajże. Chyba tak, tak, bo to jest pierwszy z tych kawałków, które mi się nie podobają. Zapamiętałem. Znaczy nie, że mam coś do Jacksona, wręcz przeciwnie, jakby muzykę, ja się wychowałem na muzyce Jacksona i zawsze to był dla mnie taki pierwszy, wiesz, wielki artysta, jakiego poznałem, ale no, jakby kwestia sposobu wykorzystania tego sampla to było dla mnie coś takiego, że mech, trochę nie. On nie jest jakoś wcale bardzo tak przetworzony, bo tutaj też jest magia JPEGa, no że on właśnie potrafi zrobić utwór, wykorzystując sample w taki sposób, nawet je nie przetwarzając bardzo, wstawiając nawet właśnie krótki fragment z tego Dear Michael, on nie został jakoś bardzo przetworzony, tylko został tak wkomponowany w resztę, że no brzmi to bardzo intrygująco. No i właśnie cały czas słuchając tego albumu czuję się zaintrygowany tym, jak to zostało zrobione, więc to jest dobry znak. Słucham tego albumu już dłuższy czas, słucham go bardzo często, a wciąż świetnie się przy nim bawię, świetnie się bawię słuchając tych pojedynczych sampli i no to jest po prostu trochę masochistyczna, ale wciąż zabawa. To też przyjemność. Tak. Co kto lubi. Dokładnie. No to tak wyszła ta nie recenzja, bo dyskusja. Jakieś wnioski zamykające może masz? Myślę, że najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o podejście do samej tej płyty, jakbym miał
komuś powiedzieć, dlaczego powinien ją przesłuchać, to właśnie dlatego, że może tam się dokopać do bardzo wielu rzeczy i warto tę płytę rozpatrywać na zasadzie kontekstów, które tam są zamieszczone, właśnie sampli. Jest dużo stron, teraz nie można sobie odkopać te wszystkie rzeczy. Ja zawsze bardzo to lubiłem właśnie w rapie, że można było sobie tam grzebać i wyszukiwać różne rzeczy, stąd moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że na którejś z piosenek Leroya z płyty album jest wysamplowany How Soon Is Now The Smith. I miałem takie, o kurde, nie, o co chodzi? To też dla mnie było zawsze takim mega fajną rzeczą, jeżeli chodzi do Prodigy, bo Liam Howlett bardzo, bardzo fajnie samplował różne stare i podkłady perkusyjne, jakieś instrumenty, które potem wplatywał do piosenek do Prodigy. Więc warto podejść do tej płyty na zasadzie takiej, żeby sobie też gdzieś tam poszukać, pogrzebać pewnych rzeczy i rozkminić, jak to jest zrobione i challenge'ować się, bo nie zawsze najlepsza muzyka to jest taka, która musi słuchacz challenge'ować, bo czasem fajnie sobie puścić coś, co jest po prostu przyjemne, ale jeżeli ktoś szuka muzyki, z którą musi się trochę, wiesz, zmierzyć, to jest to i warto w to wejść. I też dobrze bawić, bo jak podkreśliliśmy obydwa kilka razy, to jest płyta, która naprawdę zajebiście buja. Jeśli nie słuchacie na co dzień eksperymentalnego rapu, macie doświadczenie z The Prodigy, tutaj znajdziecie również jakieś rzeczy dla siebie. Czy to będzie album, z którym zostaniecie na dłużej, nie wiem, ale jest to na pewno moim zdaniem doświadczenie takie, z którym warto się zderzyć, przekonać się i przetestować swoje granice. A o to też chodzi w metalu, żeby przekraczać te granice. To było Scaring the House od JPEG Mafia i Danego Browna. Żegnają się z wami Tomek, hej. I ja, Michał, cześć.